znajduję się w parku i chcę powiedzieć, że w okresie letnim nie mam wakacji od ćwiczeń, trenuję codziennie, generalnie jest to bieganie, ale też ćwiczenia na świeżym powietrzu. Czasami jest tak, że jednego dnia biegam i ćwiczę. Zajmuje mi to sporo czasu, bieganie to jest minimum godzina, połączone z chodem to nawet półtora, dwie godziny i więcej. Natomiast trening taki tutaj na świeżym powietrzu, na siłowni, to będzie około 2 godziny. Ostatnio pokazywałem w innym parku poznańskim ćwiczenia. Było na luzie, pasywnie, a teraz będzie szybciej. Zapraszam do mierzenia. Chodźmy. Tu jeszcze pokażę tą siłownię od tej strony. Ona taka dosyć skromna jest, są w Poznaniu i pewnie w Polsce o wiele, wiele lepsze, ale generalnie ćwiczyć można wszędzie. Tutaj jak najbardziej też jest to możliwe. Idziemy. Dobra. Na półmetku lata pragnę podzielić się z historią, która przydarzyła mi się wczoraj, 1 sierpnia 2022 roku. Jest to pewna forma refleksji, zastanowienia się nad tym, co może nam się w życiu przytrafić. Pierwotnie ten odcinek miał wyglądać tak jak zawsze, czyli na moim kanale w tym roku rzadziej, ale jednak prezentuję odzież, przede wszystkim buty z świata biegacza, a także od czasu do czasu pojawiają się jakieś informacje czy elementy związane z muzyką. Z racji, że zbliża się 150 odcinek na moim kanale YouTube, w zasadzie 150 to mało powiedziane, tych odcinków jest więcej, ale numerowanych rzeczywiście jest 150. Dawno nie było odcinka związanego z prezentacją butów, jest lipiec 2022 roku i dziś Puma. Marka Puma dosyć późno weszła do rywalizacji o sportowców biegowych, bo jest to rok 2021. Ale należy wiedzieć, że tradycje są o wiele dłuższe. Chociażby myślę tutaj o reprezentacji Jamajki, gdzie mamy przykład najwyższych lotów, to jest Usain Bolt, około dekadę temu w butach, w kolcach w zasadzie biegowych, na stadionach świata, w mistrzostwach, w olimpiadach zdobywał nie tylko złote medale, ale bił rekordy świata, które do dzisiaj nie da się złamać. Za chwilę podsumowanie. Ale już mogę teraz powiedzieć werdykt wstępny, że ten model Racer Elite jest najlepszy, który posiadam i zasługuje na miano zwycięzcy tej kategorii. Chciałem jeszcze sprawdzić, to się nie praktykuje, ale jak pobiegnie się w bucie tym najszybszym i tym takim bardzo komfortowym, to jest różnica od razu, jak się założy, to czuć, że mamy do czynienia z dwoma różnymi butami. Ja się przebiegnę i zobaczę, jak to właśnie wygląda. Tak, tu czuć bardziej taką otulinę, a tu ten but jest dopasowany. Czyli tak jak można się spodziewać, te buty, te biegamy szybko, a w tych to jednak bieg jest to długi, dystansowy, z pianką, która gwarantuje nam raczej radość z biegania, takie delektowanie się, a w tym drugim to biegniemy, biegniemy, biegniemy. To była prezentacja limitowanych butów w kooperacji Nike z klubem biegacza z Japonii. Ale to ciągle Nike, T.
te najlepsze, jeśli chodzi o szybkość Vaporfly. W tym roku dużą wagę przykładam do rzeczy biegowych. To nie jest rok wyjątkowy pod tym względem, ale w porównaniu do 2021 roku jest znaczna różnica, bo w zeszłym rzeczywiście nastawiłem się na zakupy butów do biegania, a w tym roku buty owszem, ale bardziej odzież. Jest sierpień 2022 rok. Chciałem pokazać kolekcję, którą tutaj mam, nową, ale pragnę dodać i od razu zaznaczyć, że te buty, które tu są i rzeczy, one nie są z najnowszych trendów firmy Adidas, ale dzięki temu można je nabyć taniej, dlatego to też mnie sprowokowało, bo te rzeczy, które tutaj zaprezentuję, po pierwsze były przecenione, a dodatkowo teraz jeszcze uzyskałem rabat 20%. Zacznę od tego, że poprzednikiem Takumi Sen 8 jest siódemka, but bardzo lekki, ale jak widzimy ma inną konstrukcję, przeze mnie biegane obuwie i powiem szczerze, że jest bardzo dobrze, szybko, całkiem sprężyście oraz nie czuć tych butów na nogach. Zatem test będzie dokonany najpewniej na tym egzemplarzu, bo ma najwięcej wybieganych kilometrów i chciałbym się podzielić moimi wrażeniami, bo ten but w użytkowaniu jest inny od pozostałych. Adidas Adizero Prime X w nowej odsłonie, kolorze cytrynowym, limonkowym zaprezentowałem w sierpniu 2022 roku. Chciałem podzielić się z recenzją butów, które są kosmiczne. Adidas Adizero Prime X Shoes. Buty, te które trzymam, one są dla mnie najładniejsze. W zasadzie wyszło już 5 modeli kolorystycznych. Tu widzimy 3, na nogach mam jeden i najnowsza wersja, którą jeszcze nie uzyskałem, nie kupiłem. Po kolei, dlaczego takie otoczenie? Marka Adidas kojarzy mi się z innowacją, postępem technologicznym. Jest to gigant, który wyznacza trendy i nie inaczej było z tymi butami. Trzeba zaznaczyć, że te buty są odpowiedzią w walce z Nike. Trochę historii. Kiedy przygotowywałem test ostatniego odcinka, był początek sierpnia 2022 roku i mówiłem, że mam cztery kolory. I to jest prawda. Tu po prawej stronie są dwa i po lewej kolejne dwa. Tymczasem jest połowa sierpnia i w ramach suplementu mogę się podzielić, że mam już kolor piąty. Ostatni, więcej nie ma. W jaki sposób rozpoznać buty Adidas Adizero Prime X z 2021 roku, a z 2022? Trwa sierpień 2022 roku, za oknami przepiękna, cudowna pogoda wakacyjna. Dla mnie ten okres letni jest też wyjątkowy, bo mówiąc górnolotnie, po raz pierwszy od ponad dekady jestem wolny od spraw naukowych i mogę poświęcić się hobby. I chciałem podzielić się z latami 90. XX wieku. W dniach od 21 do 27 sierpnia trwa w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych. Jest to wydarzenie bardzo ważne dla historyków, ponieważ historycy zastanawiają się nad teraźniejszością, współczesnością i przyszłością historii i nauk humanistycznych. Kongres taki odbywa się od roku już 1900, a więc tradycja jest dosyć długa, ale trzeba dodać, że w Polsce dotychczas był raz, mianowicie w 1933 roku w Warszawie. Więc wydarzenie te w Poznaniu jest wyjątkowe, bo dopiero drugi raz na ziemiach polskich jest taki kongres. Jest 30 czerwca 2022. Jest to dla mnie powrót do przeszłości, bo w tej szkole pracowałem od 1 września 2011. Nie było mnie tu 10 lat.